Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 17 lutego ze studia telewizji Imperium. Dzisiaj poinformujemy o przedłużającym się remoncie przejścia podziemnego obok dworca PKP, a także ważnym geście marszałka województwa w sprawie gliwickiej onkologii. Zachęcimy też do przekazywania 1% podatku gliwickim organizacjom pozarządowym. Zła informacja dla osób korzystających z gliwickiego dworca. Przedłuża się remont przejścia podziemnego łączącego ulicę Bohaterów Getta Warszawskiego z ulicą Toszecką. Roboty miały się zakończyć w ubiegłym roku, jednak ze względu na prace izolacyjne termin zakończenia prac został przełożony. Firma Aldesa, która zajmuje się remontem, informuje, że roboty zostaną wznowione po uzyskaniu dodatkowych uzgodnień. Montaż instalacji izolacyjnej potrwa około 3 tygodni, jednak aby uzyskać oczekiwany efekt, trzeba poczekać 2-3 miesiące. Zakończenie robót planowane jest zatem na czerwiec 2016 roku. Propozycja dla fanów czeskiego humoru. W niedzielę na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego będzie można zobaczyć spektakl Pomalu, a jeszcze raz Teatru Kapitol z Warszawy. Widzowie zobaczą niebanalną komedię z niezwykłą obsadą. Wystąpią tacy aktorzy jak Hanna Śleszyńska, Olga Bończyk czy Robert Talarczyk. W Gliwicach widzowie spektakl zobaczą dwukrotnie, o 16 i 19.30. Ważny gest marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. Polityk zaprosił premier Beatę Szydło do rozmów na temat utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Celem spotkania ma być przedstawienie argumentów przemawiających za uniezależnieniem gliwickiego oddziału od centrali. Nie możemy tolerować sytuacji, w której gliwicki oddział Centrum Onkologii jest ofiarą własnej gospodarności i zmuszony jest przekazywać wypracowane nadwyżki finansowe do ośrodków w Warszawie czy Krakowie, gdyż cierpią na tym pacjenci. Powinniśmy się w tej sprawie zjednoczyć i wspólnym głosem mówić o tym w Warszawie, bo to leży w naszym interesie i naszym celem powinno być stworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach, przekonywał marszałek Saługa. Tylko w trakcie ostatnich kilku dni w sprawie uniezależnienia się gliwickiego oddziału od centrali w Warszawie zebrano kilkanaście tysięcy podpisów mieszkańców regionu popierających tę ideę. Wprawdzie do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie z Urzędem Skarbowym, ale przypomnieć zawsze można. Przy okazji można przekazać swój 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Dlaczego wybrać akurat gliwickie organizacje? Będzie przekonywać podczas marcowej kampanii Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Swój wkład będzie miała także Telewizja Imperium. Szanowni Państwo, z pewnością Państwo już to wiedzą, ale jeśli komuś umknęło, to przypominamy, że już w tej chwili można dzięki nowej możliwości oddawać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. To są te wszystkie organizacje, które pomagają potrzebującym, choć nie tylko, są dookoła nas i na pewno często korzystamy z ich działań. Jesteśmy w trakcie organizowania kampanii, która promuje możliwość oddawania 1% na gliwickie właśnie organizacje, bo chcemy, żeby te pieniądze zostały u nas w naszym mieście. Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie gliwickie organizacje pożytku publicznego i wraz z Telewizją Imperium od marca będziemy się starali je Państwu prezentować. Są przynajmniej 44 powody, żeby przekazać 1% podatku na rzecz właśnie gliwickich organizacji pożytku publicznego. Chcemy Państwu je pokazać za pośrednictwem wystawy, która już niedługo będzie gościła w kilku lokalizacjach w Gliwicach. Będziemy również obecni na antenie Telewizji Imperium. Bądźcie Państwo z nami, bo będzie masa różnych atrakcji, dzięki którym poznacie gliwickie organizacje pożytku publicznego. Przekażcie 1% na rzecz gliwickich organizacji. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do widzenia Państwu.